zatrzymam mikrofon. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zespołu Szkoły Planu Bieżącej Stabilizacji i Usług w Radomiu. Pani Mazurek poprosiła mnie o udostępnienie dla Państwa sali. Także witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Panów Prezydentów, Pana Dyrektora i Was mieszkańcy osiedla Obozisko. Oddaję głos Pani Mazurek, poprowadzi spotkanie. Ja niestety muszę zawieźć jeszcze arkusze egzaminacyjne, także nie będę mogła z Państwem uczestniczyć w obradach, ale życzę, żeby Państwo znaleźli rozwiązanie swojego problemu i owocnych obrad życzę. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry. Ja chciałam też przywitać osobiście Pana Prezydenta Radosława. Słychać? Pana Prezydenta Radosława Pikowskiego, Wiceprezydenta Wyślaka, Pana Dyrektora i oczywiście moich tutaj wspaniałych mieszkańców osiedla Obozisko, ale nie tylko, i także osiedla Piętnastolecia. Uchwałą mieszkańców ja pozwoliłam sobie spisać cztery takie punkty, gdzie będziemy odnosić się do tych punktów, i pod tą uchwałę mieszkańców mamy zebrane podpisy. Ponieważ kolega nie doszedł, on miał przy sobie podpisy, także ja pozwolę Panie Prezydencie, że te podpisy przyniosę jutro, ewentualnie pojutrze. Może jeszcze przyjdzie. Uchwała mieszkańców do Prezydenta Miasta Radomia, Pana Radosława Pikowskiego. Jesteśmy wysoce zaniepokojeni planami inwestycyjnymi dokonującymi się wokół byłego założenia parkowego Obozisko. Niepokój nasz budzi zwłaszcza intencja zabetonowania kawałka parku pod realizacją skateparku, który to byłby kolejną ofertą w mieście w momencie, gdy potrzeby mieszkańców są zupełnie inne. Mieszkańcy chcą być w zielonym otoczeniu, mieć miejsce na zieloną rekreację. Postulujemy, by zamiast kolejnego placu zabaw dla dorosłych dzieci, stąd inną niebezpiecznego, zrealizować inwestycję w tężnię solankową, przy której osoby z POHP, które na co dzień doświadczają braku tlenu, będą mogły złapać świeży oddech i napajać się mikroklimatem sprzyjającym wokół tęczy. Do parku bowiem przychodzimy wypoczywać, złapać oddech świeży. Nie jest to dla nas alternatywą przychodzenia do parku, by złapać oddech spalin samochodowych. I na to naszej zgody nie będzie. Nadto sprzeciwiamy się zwiększeniu ruchu samochodowego. W tej przestrzeni nie godzimy się, aby samochody petentów były stawiane wzdłuż ulicy Parkowej po jednej, po drugiej stronie. Wraz ze zwiększoną liczbą spraw w sądach ilość samochodów jest olbrzymia w stosunku do parkingu, który został bezmyślnie zaprojektowany. Proponujemy, aby parking samochodowy dla petentów został wybudowany za budynkiem Teminy. Czwarty punkt. Nie uważamy za konieczne zabudowanie parku kolejnym domkiem pełniącym funkcję sanitarną. To kolejny element architektury, który zmniejsza przestrzeń zieloną. Proponujemy, aby budynek WC był przeniesiony blisko terenu szkoły z Burzanki, gdzie teren ten jest zabetonowany, na którym można wybudować budynek WC. WC, który będzie przydatny dla osób wychodzących z imprez na teatru. Lista osób Obozisko składająca podpisy pod tą uchwałą jest około 350 mieszkańców podpisało listę uchwały mieszkańców. Te podpisy były zbierane w zeszłym tygodniu i tak jak powiedziałam, że te podpisy będą dostarczone do prezydenta Witkowskiego. Panie Prezydencie, oddaję tutaj głos i chciałabym, aby Pan ustosunkował się do tych czterech pytań dotyczących uchwały mieszkańców. Jeszcze twoje pytanie, dlaczego w ogóle ten sąd jest rozpatrywany?
Ale proszę, ale to jest, ale to proszę, to nie jest temat naszej debaty. To nie jest temat naszej debaty. Proszę pan powiedzieć, daję uchwałę pani prezydent. Dzień dobry. Przede wszystkim serdecznie dziękuję za zaproszenie na spotkanie. Myślę, że wspólnie, bez wzajemnego przeczekiwania się do jakiegoś konsensusu dojdziemy. Natomiast musicie Państwo mi wybaczyć, bo ja tę uchwałę słyszę po raz pierwszy. I chcielibyśmy się oczywiście do niej odnieść w sposób taki techniczny i bardzo dokładny, więc pozwolicie Państwo, że poproszę moich współpracowników, wiceprezydenta Konrada Frysztaka i dyrektora Eugeniusza Kaczmarka, którzy w moim imieniu prowadzą inwestycje w mieście i też nadzorują budowę parku Michałów i Obozisko, bo to jest ten sam projekt. Szanowni Państwo, ja oczywiście rozumiem te chęci postulaty, które Państwo składacie. Niemniej jednak ten proces inwestycyjny już trwa i w tym miejscu chciałbym pan rektor czy pan wiceprezydent, do tych postulatów się odniesie, później będziemy do Państwa gotowi do dyspozycji, żebyśmy mogli podyskutować. Bardzo proszę pana. Dzień dobry, pan Frysztak, wiceprezydent Miasta Radomia. Szanowni Państwo, rozumiem, że to spotkanie jest pokłosiem spotkania, które kilka tygodni temu odbyliśmy po drugiej stronie ulicy na szkole numer 5. Ale Szanowni Państwo, wtedy również Pani była na tym spotkaniu obecna i... Jeśli Państwo pozwolą, chciałbym kontynuować swoją myśl. Jest to pokłosiem poprzedniego spotkania, na którym pojawiła się Pani i zainicjowała, że takie spotkanie będzie. Jeśli Państwo pozwolicie nam dokończyć swoje myśli, to będą one dla Państwa zrozumiałe i wybrzmiałe. Przecież po to się spotkaliśmy, żeby nie się przekrzykiwać, tylko spróbować coś ustalić, wyjaśnić i podyskutować na temat otaczającej nas rzeczywistości. Więc pozwolę sobie odnieść się do tych rzeczy, które tutaj w trakcie, kiedy Pani czytała, te uchwały mieszkańców również padały. Skąd ten sąd? Ja wiem, że dziś to nie jest przedmiotem tego spotkania, ale ten sąd już jest i nikt go stąd nie przeniesie. Musimy akceptować rzeczywistość taką, jaką w tej chwili mamy i taką, na jaką w tej chwili mamy wpływ. Wpływu na to, że ten sąd już stoi, nie mamy. Mamy wpływ na to, co wokół niego się będzie działo i w jaki sposób się będzie działo. Dlatego wspólnie z panem prezydentem zdecydowaliśmy o tym, że tereny zielone, które są w naszym mieście, należy w końcu zrewitalizować. I stąd duży projekt, projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych. Udało nam się uzyskać na ten cel ponad 11 milionów złotych, jeśli by się byli, na park Michałów i na park Obozisko. Park Michałów już się kończy, park Obozisko już się zaczyna. Jedyne rzeczy, które nas trzymają, żeby wejść na te inwestycje, wykonawca już jest wyłoniony, ma przekazany plac budowy. To jest tylko i wyłącznie kwestia przebudowy wodociągu, która dokonuje się na ulicy Parkowej. Jak tylko wodociągi swoje prace zakończą, my będziemy chcieli rozpocząć swoją pracę w parku. Jeśli chodzi o podniesione przez Państwa postulaty, ja przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że ta dokumentacja, na podstawie której otrzymaliśmy dofinansowanie, jest zatwierdzona pozwoleniem na budowę. Takie pozwolenie na budowę otrzymaliśmy roku temu, jeśli nie pamięć nie boli, w 2016 roku. I takie pozwolenie na budowę zostało przedstawione do NFOŚ-u, a było jednym z podstawowych dokumentów, na podstawie których mogliśmy domagać się dofinansowania. W ramach tego pozwolenia na budowę, które akceptowało projekt budowlany, zaproponowaliśmy toaletę. Dlaczego zaproponowaliśmy toaletę? Ponieważ uważam, że toaleta w XXI wieku jest czymś podstawowym w każdym parku. Niestety tak dotychczas nie było. I szanowni Państwo, się nagrywa, później będzie w internecie. No nie chciałbym opisowo mówić, dlaczego potrzebna jest toaleta, ale myślę, że każdy z Państwa sobie wyobraża i ma przed oczami tę sytuację.
gdzie w parkach jest bieganina i poszukiwanie krzaków. Czy nie o to chodzi? Mamy XXI wiek, w każdej ulicy dookoła parku jest sieć sanitarna, miejmy po prostu toaletę. To, obiecuję Państwu, jest standardem przy każdej rewitalizacji parku, jaką będziemy na terenie naszego miasta przeprowadzać, ale nie tylko, bo jak Państwo zapewne widzieliście, rozpoczęliśmy przebudowę Placu Jagiellońskiego, placu, który też swojej inwestycji oczekiwał prawie 30 lat i tam też będzie toaleta publiczna. To jest po prostu naturalne. Dziś nikt nie chce wpuścić nikogo do swojej restauracji, do banku. Dlaczego? Bo to jest dla klientów albo dla pracowników. A w przestrzeni publicznej z tymi podstawowymi potrzebami jest problem i musimy na to znaleźć rozwiązanie. Toaleta, która została zaproponowana w tym, a nie innym miejscu, ma również spełniać potrzeby najmłodszych radomian, którzy mają ograniczone możliwości oczekiwania na znalezienie miejsca, w którym mogą swoje podstawowe potrzeby załatwić, a co również przekłada się na problemy rodziców. Ja sam mam 2-letniego syna i wiem, jak to się odbywa. I myślę, że Państwo też wiecie, że dzieci nie akceptują czekania. To jest tu i teraz. Myślę, że najpierw przedstawię to, co jakby udało mi się wynotować, a później przejdziemy do żywej dyskusji. Jeśli chodzi o parkowanie pojazdów po obu stronach ulicy Parkowej, odpowiem, pierwsze słyszę, parkowania po obu stronach ulicy Parkowej nie było w planach, nie ma w planach, nie będzie. Panie, ja nie mówię o tym, czy ktoś przestrzega przepisy prawa drogowego, czy nie przestrzega. Od tego, czy jeśli... Szanowni Państwo, jeśli ktoś nie przestrzega przepisów prawa o ruchu drogowym, to jest, jeśli nie pamiętam, jeśli chyba 986, Straż Miejska, trzeba zadzwonić. No, za to ani prezydent, przepraszam za kolokwializm, ani premier, ani papież, nie ma wpływu na to, czy ktoś swój samochód zostawi tu, czy tu. To jest tylko w nas. My możemy sami od siebie wymagać wzajemnie, a jeśli ktoś tych wymagań nie akceptuje i nie potrafi się z nich wywiązać, to tak, od tego jako mieszkańcy mamy Straż Miejską. Straż Miejska jest po to, żeby reagować. A jeśli Straż Miejska nie reaguje, to poprosimy o taki sygnał. Będziemy o tym oczywiście dyskutować. Jeśli chodzi o parking za budynkiem Temidy. Temida to jest ten budynek na Parkowej, jeśli nie mówię. No to gmina miasta Radomia nie ma tam działek, na których mogłaby budować jakiekolwiek parkingi. Inną sprawą jest, że pytanie, które pytam, miało być do nas, ponieważ ze względu na różnicę wysokościową ulicy Szarych Szeregów wjazd będzie trudny do technicznego rozstrzygnięcia, ale chciałbym, żeby najpierw wskazać konkretnie, o jaką lokalizację chodzi. Ja również w imieniu pana prezydenta odpowiadam za zarządzanie nieruchomościami takiej działki. Od tamtej strony, od strony ulicy Szarych Szeregów sobie nie przypominam. Jeśli chodzi o kwestię tężni solankowej. Dziś taka zmiana jest zmianą istotną, a jeszcze raz powtórzę, otrzymaliśmy ponad 11 milionów dofinansowania. Nie widzę żadnych wskazań co do tego, żeby o takiej tężni solankowej mówić, inwestować, ale po zakończeniu tego etapu, jakim jest przebudowa parku i rozliczenie tego projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, a to jest w przyszłym roku, znaczy w przyszłym roku, w roku 2019 ta rewitalizacja parku się zakończy i wtedy jako kolejny etap nie widzę problemu, bo myślę, panie prezydencie, że nie będzie problemu do tego, żeby montować tężnię solankową. To jest to tyle, jeśli chodzi o to stanowisko, które udało mi się po tych krótkich tezach wysłuchanych z tej uchwały. Oczywiście jak się nad tym za chwilę pochylę, myślę, że może jeszcze coś dopowiedzieć. Dziękuję bardzo. Proszę mi o zadanie pytania. Może tutaj teraz będzie. To ja będę tutaj z Robertem chodzić. On jest bardzo proszę o to, żeby zadawać konkretne pytania. Proszę pani. To chodzi o parking
to uważam, że powinno być chociaż ze dwa parkingi zrobione, jak jest za sądem, tam jest taki też tu i po drugiej stronie za szkołą. Jest tam możliwość zrobienia parku z tym, że jak my żeśmy robili na żwirowej Sofie, co nam robili do, przejście do na kładkę, to parę osób nie było gdzie postawić samochodu, tylko postawiliśmy właśnie na tej stronie od parku. Zaraz Straż Miejska przyszła do nas i nam mandaty wybiała. Z tym, że proszę pani, jeżeli jest ktoś mówi, to proszę się do tego dostosunkować i nie odzywać. Proszę się nie odzywać, zabierze pani głos, jak pani mówiła. I nie mogliśmy nawet uzyskać, nie chciał Straż Miejska, nie chciała rozmawiać. My patrzymy, mówimy, że nie ma gdzie postawić, bo nie ma wjazdu nawet na ulicę Żwirową, ale później jakoś doszliśmy do tego porozumienia, żeśmy nie dostali. A teraz rzeczywiście po obydwu stronach nie ma przejść, dzieci chodzą do szkoły od nas. Trzeba ich prowadzić za rękę, bo są samochody z jednej i z drugiej strony. Także przejścia radnio, porozwalane są, jak ulica była, nie ma w tej chwili ulicy zrobione, tylko jest żwirowisko, więcej nie ma. Więc bardzo prosimy o te parkingi również. Jest tam, na pewno znajdą się jakieś miejsca, bo jest tam boisko, było rozwalone to boisko za sądem, tam jest, ludzie stawiają, tam można parking zrobić i od szkoły tak samo. A wiadomo, że jak ktoś przyjedzie do sądu, to musi gdzieś postawić samochód, bo jak przyjedzie, to nie będzie siedział w samochodzie, tylko musi iść na rozprawę. Dziękuję. Nie możemy dyskutować o sądzie, bo nic nie. Czy możemy teraz dyskutować o tym, żebyśmy sobie chcieli nie zbać partii, tylko tą też jest samochodową, jeżeli jeszcze jest projekt? Czy nas państwo tak pytacie? Ale ja pytam, skarb partii to nie jest dla dzieci, a jeżeli mówimy o dzieciach, to jest tylko dla dzieci. A też jest samochodowa jest dla wszystkich, dla małych, dla dużych dzieci i dla starych ludzi. A obojdziska to jest dzielnica starych ludzi. Chciałabym zapytać, na jakiej podstawie pan nam obiecuje, że jak skończymy park, to będziemy mieli miejsce i czas i fundusze na to, żeby zdewastować to, żeśmy zrobili, żeby zrobić też jej samochodową. Jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli miasto budowało sąd, to przepraszam, gdzie zaplanowało parkingi? To jest moje konkretne pytanie. Gdzie? Ja to nie miasto budowało ten sąd. To przepraszam, ale jesteśmy my mieszkańcami. Wy jesteście mieszkańcami, państwo jesteście władzą. Jestem projektem zawodowy parku, ja się przez przypadek zapoznałam pół roku temu. Nie wiem, czy ktoś z mieszkańców konsultował, czy państwo żeście to ustalili na szczeblu wysokim i koniec. Czyli albo państwo szanujemy się nawzajem, państwo bierzecie pod uwagę naszych. Więc jeżeli pan mi odpowiada, że to sąd, kto mi budował, dla mieszkańców, dla petentów i tak dalej, to ktoś, kto zaplanował tę budowę, proszę mi odpowiedzieć, gdzie zaplanował parkingi. Trzecie, chciałbym wiedzieć, żebyście nam państwo podeszli, konkretnie pokazali, gdzie ma być te toalety. Potrzebne są, tylko ja bym chciała wiedzieć, gdzie. Czy ktoś z państwa nam może pokazać? Dziękuję. To może przerwa i odpowiemy na kilka pytań i dyrektor pokaże toalety. Bo ja też mam takie tutaj pytanie związane z toaletą. Szanowni... i z miejscami przyjmowymi. Słuchajcie pana. Szanowni państwo, jest tak. Parking za sądem, który pojawia się. Szanowni państwo, tu jest sąd. Pani pyta, czy twierdzi, że miasto wybudowało sąd. Nie, szanowni państwo. Sąd wybudował resort sprawiedliwości. Dziś ministrem sprawiedliwości jest Zbigniew Ziobro. I... Ale nie miasto. A kto sprzedał działkę? Szanowni państwo. Szanowni państwo, jeszcze raz, ja bym chciał, żebyście państwo zrozumieli, jak wygląda sytuacja. Miasto nie wydało złotówki na budowę sądu. Ale dało zgodę, ale pozwolenie dało.
Budowa tego sądu odbyła się lat temu 4, zakończyła, czy rozpoczęła 4 albo 5. Wtedy prezydentem Radomia był Andrzej Kosztowniak. I trudno jest mi reprezentować, czy panią, jeśli pani twierdzi, że to jest polityka, nie, to ja odpowiem, to są zimne i suche fakty. Ja pracuję w Urzędzie Miejskim od 2 stycznia 2015 roku, a pan prezydent Witkowski, jeśli mnie pamięć nie myli, 2 tygodnie wcześniej. Żaden z nas nie znajdzie pani naszego podpisu na zgodzie na budowie tego sądu. Przepraszam, ale... jeśli pani by mnie zapytała, czy ja uważam, jako Konrad Frysztof, czy ten sąd stoi w dobrym miejscu? To wszyscy powiemy, że w złym. Wszyscy. Ja odpowiem wprost. Jest to sąd, który może stoi w nie najgorszym miejscu, ale na pewno został źle zaplanowany. Parkingi powinny być podziemne na 3 kondygnacje. Wszyscy powinni sobie wjeżdżać pod ziemię. Ale dziś za problemy również państwo, ale pani prezes sądu, mieszkańcy próbują obarczyć prezydenta i mnie. I ja mam ten problem rozwiązać. Szanowni państwo, gdybym miał taką lampę i mógł ją szybko pocierać i zażyczyć sobie parkingi podziemne pod tym sądem, wierzcie mi państwo, zażyczyłbym. Sąd jest dzisiaj tutaj. Na postulowanym przez państwa miejscu, czyli na za sądem parking na dawnym betonowym boisku, to jest prawdopodobnie, tu chodzi o to, w tym zagłębieniu, tak? Tak, ale tu państwo chcieliście ten parking, to gdzie wyżej? Tu? Tak. To jest po drugiej stronie, to w ogóle nie jest z parkiem związane. Ale tam jest gwiazda. Nie, pani mówiła za sądem, o to mi chodzi. Strona amfiteatru? No to co jest teren parku? To jest po pierwsze, szanowni państwo, tak. Już pomijając to, że jest zaprojektowany ten park i tutaj są te urządzenia, to studium rozwoju miasta jest od wielu, wielu lat. To jest studium, które jest uchwalane decyzją Rady Miejskiej. Cały ten teren to teren o funkcji zielonej i rekreacyjnej. I tutaj, jeśli byśmy nawet z dyrektorem przeprojektowali, zaprojektowali w tym miejscu parking, to nie dostaniemy pozwolenia na budowę, bo jest to niezgodne z zapisami uchwały. Jeśli chodzi o kwestię tutaj wyżej, czyli po drugiej stronie ulicy Parkowej za budynkiem Tebidy, no to powiedziałem, teren nie jest nasz, ale jutro sprawdzimy, kto jest właścicielem. Okej, nie sprawdzimy, czy... Musimy sprawdzić, kto jest właścicielem, czy chce tę nieruchomość sprzedać. Tam zjazd można zrobić, to jest normalne. Tam ludzie mieszkają. Czy ja widzę od strony parkowej zabudowę i którędy miałby być tam ten wjazd. Ale to mówię, to państwo dzisiaj powiedzieliście, nie jestem przygotowany do tego, żeby powiedzieć, kto jest właścicielem i czy zgodzi się to sprzedać. I teraz kwestia, która państwa najbardziej interesuje, czyli też nie Solankowa. Nas też to interesuje, to jest w uchwale, w budżecie obywatelskim wielokrotnie. I mam nadzieję, że w końcu w Radomiu będziemy mieli też nie Solankowa. Jeśli nie z budżetu, to po prostu z budżetu miasta zaprojektujemy. Ale teraz tak, dlaczego nie skatepark, a też nie Solankowa na tym etapie? O dofinansowaniu już powiedziałem. Ale teraz tak, to jest teren objęty pozwoleniem na budowę. Też nie Solankowa to dokumentacja, trzeba ją zlecić, zapłacić, ktoś to musi zaprojektować i trzeba uzyskać kolejne pozwolenie na budowę. I teraz jak na terenie objętym pozwolenie na budowę mamy uzyskać kolejne pozwolenie na budowę, jeszcze rozliczyć to ze środków zewnętrznych, w tym przypadku unijnych. Stracimy dofinansowanie na cały ten teren. Dlatego co możemy zrobić, jeśli chodzi o tężnię Solankową? Przede wszystkim to też pojawiło się takie zdanie, że w przyszłym roku coś zdewastujemy, żeby móc wybudować tężnię. A to wcale nie jest prawda. Tężnia Solankowa, poza tym, że trzeba ją zaprojektować, uzyskać pozwolenia, nie jest obiektem inwazyjnym. Jej się nie buduje inwazyjnie. Nie trzeba kopać głębokich wykopów, nie trzeba robić jakichś specjalnych fundamentów. W gruncie rzeczy to jest trzcina, podłączenie do wody, odpowiedni agregat, który zasala tę wodę. Sprawa jest prosta. I tak naprawdę, co możecie państwo zrobić? Zaufać. Naprawdę, my chcemy to wybudować. Chcemy zrobić park obozisko, a później zrobić też nie sam. Jeśli jest taka wola mieszkańców, to nie będziemy się jej sprzeciwiać. Tężnia w parku na obozisku. Tężnia w parku na obozisku. Chciałbym zapytać, czy panowie dyskutowali na ten temat wcześniej o potrzebach obywateli? Czy nie? A jeszcze jedna rzecz. Jeśli, tak, pierwszy raz pan prezydent pierwszy raz dopiero usłyszał o takiej sprawie. Ale proszę pana. Czemu wcześniej się nie dyskutowało z obywatelami?
tylko dopiero teraz... Ja dopiero pierwszy raz musiałam się społeczny, pan tutaj robić. Czy to proszę, bez przesady? Proszę pana, pierwszy raz o tym, co usłyszeliśmy pierwszy raz, to są państwa wnioski. To są te wnioski. Ten dokument, ja go widzę w tej chwili pierwszy raz, poza tym, że pani go przeczytała. Jeśli chodzi o konsultacje, które dotyczyłyby tego parku, konsultacje społeczne odbywały się poprzez ogłoszenia w prasie. Wpłynęło wiele stanowisk. Jedne były takie, które wykluczały skatepark, inne były takie, które wręcz chcą, ludzie chcą skateparku. W pewnym momencie... Przepraszam, z kim? Z mieszkańcy. Znaczy, dziś nie posługiwałbym się słowem obywatel, a mieszkaniec, bo to jest jednak mieszkańcy Radomia. Tak, mieszkańcy Oboziska zgłaszali pisemnie. Te dokumenty, szanowni państwo, te listy są w Urzędzie Miejskim. Jeśli chcecie państwo, możemy je przedstawić. Dyrektor kancelarii odpowie. A jeszcze bym tylko tę toaletę... Pomiędzy jednym a drugim tutaj jest toaleta bliżej ulicy Parkowej. Przepraszam, a ja chciałam zapytać pana wiceprezydenta, jeżeli mówimy o konsultacjach, to dlaczego nie było zorganizowane spotkanie z mieszkańcami tak jak dzisiaj odnośnie konsultacji w sprawie zabudowy parku, rewitalizacji parku i zrobienia skateparku. Bo nikt nas o to nie pytał i żadnego spotkania, żadnych konsultacji z mieszkańcami Oboziska nigdy nie było. Więc chciałam się dowiedzieć, na jakiej podstawie te zgody, dlatego że nikt z nami żadnych konsultacji nie przeprowadził i nikt nas nie pytał o zdanie. A my się na skateboard nie zgadzamy. To może teraz głos na propos konsultacji. Spróbuję podnieść dalej od głośnika, może będzie lepiej. Na wniosek Wydziału Inwestycji przeprowadzaliśmy konsultacje w trybie tak zwanym uproszczonym, czyli... Ja może spróbuję bez. Jeszcze mi został zostawić czas. Szanowni Państwo, na wniosek Wydziału Inwestycji przeprowadziliśmy konsultacje w tak zwanym trybie uproszczonym. To znaczy nie typowo urzędowo, że wywiesiliśmy sobie na dwa tygodnie, żeby powisiało i żeby odfajkować konsultacje. Zainwestowaliśmy w ogłoszenia w prasie, zainwestowaliśmy swój czas w to, żeby zainteresować dziennikarzy przez, panie dyrektorze, nie wiem, czy pan pamięta, dwa tygodnie mniej więcej. A dalej w ogóle i koncepcja była publikowana w prasie. Koncepcja była publikowana w mediach, koncepcja była wdrożona. Ja tutaj tak konkretnie. We wszystkich lokalnych, proszę pani, to jest właśnie to, że mieszkańcy często mają pretensje do nas o to, że nie dotarliśmy do tego. Przepraszam, przeszkadzacie. My nie mamy możliwości wysłać każdemu z państwa przy okazji jakiejś inwestycji do domu. Ale są trzy instytucje, można go przez ale przepraszam, jak to tutaj, a propos, przepraszam bardzo, dwa miesiące temu ja potrafiłam, przepraszam, ja tutaj się do państwa zwracam, potrafiłam powiesić 15 kartek na słupa, nie wiem jeszcze gdzie, i proszę zobaczyć, dzisiaj jest, nie wiem, 40 osób, dwa miesiące temu było 40 osób. Zaraz, ja do państwa wysyłałam takie informacje w związku z tym, jak były przeprowadzone konsultacje dwa tygodnie temu. Nie otrzymałam od państwa żadnego pisma, macie państwo na to 14 dni. I myślę, że były konsultacje tylko telefoniczne, ponieważ byłam w zamówieniach publicznych i pytałam się pani, jakie były konsultacje. Więc to jest taka rozbieżność informacji. Państw pracownicy urzędu mówią co innego, a tutaj się okazuje, że pan dyrektor mówi co innego. Bo tak się składa, że za konsultacje społeczne nie odpada Wydział Inwestycji, tylko przychodziło to przez mój miesiąc. Poza tym pani nie ma tej wiedzy. My się naprawdę wtedy, oczywiście, bardzo się cieszymy, że
że dzisiaj, jeszcze w tym momencie, rozmawiamy, bo tak, skatepark, owszem, nie przeszkadza, być może trochę za późno, ale to tak samo wtedy, gdy to było szeroko skomplikowane. Ja przyjmuję. Dzisiaj, jeśli będziemy robić inwestycje, w sensie wydział inwestycje, będziemy robić to też takimi bardzo tradycyjnymi metodami. Po prostu wykupujemy 20 afiszy i wywiesimy. I to będzie rzeczywiście, okej, to przyjmuję tą uwagę, ona jest być może słuszna, być może nie wszyscy z Państwa śledzą lokalne media, być może nie każdy z Państwa zagląda na stronę internetową urzędu. Nie wszyscy je mają. Oczywiście, ja my poważnie. Ja przyjmuję tam te lecie. Proszę, że macie to właśnie nie chciałbym się, ale to nie było. Znaczy, jakby pani zostawi adres mailowy, to ja pani przyjdzie z tymi, nie mam problemu. Natomiast nie spytajmy się o to, jak to było, co to było, bo te głosy, które do nas wpłynęły, ci ludzie się jakoś dowiedzieli. To nie było tak, że pan rektor usiadł i zadzwonił. Ci ludzie się dowiedzieli, prawda? Państwo się nie dowiedzieliście, dlatego no, się... poważnie nas traktować. Ale niech mi pan trochę naszego panie poważnie... Czyli jeśli ja panu mówię, że są w urzędzie głosy, w tamtych konsultacjach, ci ludzie się dowiedzieli. Ale to trzeba do urzędu nie chodzić i do urzędu się dać. Dlatego dzisiaj jesteśmy u państwa i dzisiaj szukamy tej możliwości. To zawsze tak jest, słuchajcie państwo, to jest też tak, jak ja bardzo często słyszę, że o imprezach, które miasto organizuje, nikt nie jest. A my robimy już wszystko, co możemy, klejąc w mieście plakaty, dając ogłoszenia w internecie, w mediach, w prasie. Nie da się z informacją dotrzeć do wszystkich. Można, tak jak pani mówi, ja to przyjmuję w 100%. Wywiesić po prostu najzwyczajniej w świecie afisze, okej, zlecę swoim pracownikom, żeby przy następnych konsultacjach najzwyczajniej w świecie wychodzili o 7 kajdami. Ale dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, jakim jesteśmy i spróbujmy zrobić to, co jest możliwe. Bo ja się mogę zgodzić, że jest na pewne rzeczy za późno, ale tego nie zrobimy. Skupmy się na tym, co możemy dzisiaj zrobić. A proszę nam powiedzieć, co my możemy zrobić teraz? No właśnie. To jest pytanie. Panie dyrektorze, co my naprawdę możemy zrobić? No bo pan prezydent deklaruje, że jak jest wola stężnię solankową po zakończeniu pierwszego etapu tego projektu, tak, po zakończeniu budowy, która jest objęta dofinansowaniem, możemy do tego przystąpić. Pytanie o parkingi. Tutaj ja już mam za małą wiedzę. Mogę... Ale jeszcze chciałam wydać, a propos dofinansowania, to dofinansowanie jest na co? Na zadrzewienie, czy dofinansowanie jest na całą budowę? Dofinansowaniem objęty jest ten projekt, który jest pozwolony na budowę. Jest dofinansowanie na część, natomiast nie wie pan dyrektor to tak. Nie Nie, naprawdę. Szanowni Państwo, bo trochę przybiera złą sytuację. Próbujemy tutaj, dyskutujemy, jak rozwiązać problem, a pani zarzuca, że dyrektor nie jest zainteresowany. Naprawdę, atmosfera, która tutaj się wytwarza, nie jest atmosferą dobrą do prac koncepcyjnych. Albo chcemy coś zmieniać, albo mamy być osaczeni i rozliczani. Proszę Państwa, możemy wyciszyć troszeczkę emocje. Jesteśmy tutaj po to, aby rozwiązywać z Wami problemy i zmieniać Wasze osiedle, a nie po to, żebyśmy się nawzajem przekrzykiwali i o to Państwa bardzo prosiłem na samym początku swojej wypowiedzi. Mamy propozycję. Idźmy krok dalej i w tej chwili rozumiejąc potrzebę, żeby ta tężnia solankowa u Państwa w parku się znalazła, chcielibyśmy przeprowadzić Panie takie szybkie, pierwsze konsultacje. Czy Państwo byście tę tężnię chcieli, żeby była zlokalizowana? Ponieważ my musimy się przygotować, chociażby tak, żeby przygotować ten teren. Nie robić sadzeń, co mogłoby później skomplikować proces posadowienia tej tężni solankowej. Więc idźmy w kierunku rozwiązywania problemów, a nie przekrzykiwania się. Ja, proszę Państwa, zarezerwowaliśmy odpowiednią ilość czasu, żeby ten temat przeprowadzić, więc bardzo proszę, gdzie Państwo ten też nie chcecie? Czekajcie, halo, jeszcze jedna rzecz, znaczy, tylko miejcie Państwo świadomość, że pomimo tego, co dzisiaj
od Państwa usłyszymy. My i tak będziemy musieli zapytać wszystkich mieszkańców Radomia i mieszkańców Obłodzicka, którzy będą mieli prawo również wnosić uwagi co do lokalizacji potencjalnej tej strzeżni solankowej, bo to jest tak, jak mówił dyrektor Mateusz Tyczyński, proszę Państwa. Te konsultacje się de facto odbyły i one odbyły się zgodnie ze sztuką, tak jak robimy w wielu, wielu przypadkach, a świadczy o tym fakt, że otrzymaliśmy od mieszkańców osiedla Obłodzicko opinię w sprawie parku. Otrzymaliśmy, to nie jest tak, że nie odbyły się konsultacje, bo gdybyśmy nawet ogłosili, proszę Państwa, żebyśmy rozumieli troszeczkę proces inwestycyjny w mieście. Jeśli ogłaszamy konsultacje i nie ma żadnego zainteresowania, to nie jest tak, że wtedy dyrektor chowa wszystko do biurka, tylko zastanawia się, jak dotrzeć do mieszkańców, żeby ten projekt skonsultować. Jeśli ogłosił te konsultacje, bo my o rewitalizacji parków na Michałowie i Obłodzicko mówiliśmy przynajmniej od roku 2015. Czyli mówiliśmy o tym, że chcemy ten projekt zrobić, a w roku 2016 rozpoczęliśmy proces tworzenia dokumentacji, panie dyrektorze. Tak, pan dyrektor kiwa głową. Czyli o tym mówiliśmy w mediach i stąd kolejnym krokiem było ogłoszenie konsultacji społecznych. I wyobraźcie sobie Państwo, że my otrzymaliśmy opinię chociażby od mieszkańców Obłodziska co do tego projektu, co do tej dokumentacji. Więc dyrektor Tyczyński nie miał żadnych podstaw do tego, aby myśleć, że nie wszyscy w tej sprawie się wypowiedzieli. I tyle, kończąc tę sprawę. Natomiast, proszę Państwa, przejdźmy już do tej tężni, ale takie... Dotyczące konsultacji. Jednym z wniosków był chociażby wybieg plasów w parku. Jeszcze, proszę Państwa, pamiętajcie jeszcze o tym, że jako mieszkańcy w toku tworzenia budżetu obywatelskiego również składaliście projekty, które obejmowały zagospodarowanie terenu parku Obłodzisko. Więc to też są konsultacje, więc proszę Państwa, nie możecie, i bardzo Was proszę i apeluję, zarzucać się czy to kancelarii, czy wiceprezydentowi, czy mi, że nie dochowaliśmy wszelkich starań, żeby z Państwem ten projekt skonsultować, bo tak de facto było. Więc dziś może mniej dyskusji o tym, co było w roku 2015-16, a wybiegnijmy w przyszłość i zobaczmy, co wspólnie możemy zrobić w roku 2019, bo projekt budżetu będziemy musieli przygotować do 15 listopada 2018 roku. Także bardzo proszę, porozmawiajmy o tej tężni solankowej. Ja propozycję, żeby specjaliści się wypowiedzieli w tej sprawie i żeby wskazali najlepsze miejsce. Tak też może być, proszę Państwa. A ja jeszcze bym chciała wrócić do tego. I wtedy możemy dyskutować. Bo ja bym była za. Jeśli tak chcecie, to jestem gotowa. No bo ja nie jestem wiceprzewodniczącym. Ja bym była za tym, żeby zrobić miejsce w zielone dla psów. Bo chodzę sobie nimi przez park i widzę, jak panie wyprowadzają pieski, pieski się załatwiają, zostawiają po co potrzeba, panie idą, panowie też odchodzą, wychodzą, czeszą pieski, sierść zostaje, a dzieci potem chodzą u się bawią. Ja bym była całkowicie za tym, żeby zrobić teren osobny dla psów. Bo ja mam syna po kurku, ja go sprzątam. Państwo wielkie z bloku tym sprzątam. A jeszcze teraz, przepraszam, chciałam odnośnie tej tężni. Tu jest jeden plac zabawy, tak? Tu. Tam jest drugi. Po drugiej stronie jest. Po drugiej stronie. Po drugiej stronie. Stronie. Tak, nie, tam dalej, ten ma. Ten dalej, tam pomarańczowy. Proszę Państwa, tu jest jeden plac, tak. Po drugiej stronie Amidantu, w drugim plac zabaw, na górze jest to, tak? A tu jest tak zwana szmownia. A trzeci zewnętrzna. Jest pan trzeci plac zabaw, bo wrótuję tam. Więc tam można było. I teraz tam można postawić też niezwolę. Nie musiało być ten drugi plac. Jeden już wiemy o tym, że to jest budżet. Ale tutaj, proszę Państwa, tutaj ten drugi nie my. Nie były zgłaszane z Państwa osiedla wnioski na temat wygłodowania. Ale my nie mamy, panie dyrektorze, nic nie tego, że będzie plac. My jesteśmy za tym, bo my mówimy z piękny plac, ale dwa place w odległości pół kilometra. No i trzeci jest 200 metrów. Ale od tego placu jest bardzo blisko placu. Ale pan nie słucha. Pan nie słucha. Pan nie słucha. Ten plac, ten mały, który będzie zbudowany tutaj, jest przepraszam, ale my musimy to troszeczkę szerzej, więc albo to zabracie za stołem, a ja to zgadzam się. Pójdźmy prawda do przodu. Kania!
sala handlowa. Proszę Państwa, bardzo proszę o uwagę. Naprawdę szanujmy się nawzajem. Zapytajmy Pana. Jest potrzeba, żeby ta drężnia miała zasilanie wody. Więc w tym momencie trzeba byłoby, żeby na nowo nie rozkopywać baru. Więc w tym momencie trzeba byłoby pomyśleć nad przy tej inwestycji. W tym momencie realizowanej trzeba byłoby pomyśleć o przyłączeniu. Czyli zmianie w projekcie. Kwestia druga. Ja bym postulował, można byłoby to zrobić na terenie przy amfiteatrze jakiś zbiornik wody opadowej z dachu, po to, żeby mieć wodę do podlewania w czasie suchym w parku, żeby ta zieleń jednak funkcjonowała. Park jest położony na wzniesieniu i tutaj roślinność ma niekorzystne warunki, gdyż jest blisko zlewu. Jest duży deficyt wody. W każdym razie woda opadowa mogłaby zasilać po części tężnię solankową, a po części mogłaby być rezerwuarem wody na potrzeby zieleni miejskiej. Kwestia druga. Trzecia. Tutaj zaplanowano parking. Chciałem się zapytać, ile miejsc postojowych zaplanowano? 13 miejsc postojowych w tej chwili, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Gdzie Pan pokazuje? I tylko, i to są tylko te tylko miejsca postojowe w tej chwili, te, które przylegają do parku. Do tej drogi, przepraszam, do drogi. Jako taka zatoka. 13 miejsc, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. 12 grudnia. W związku z tym, że tężnia miałaby powstać, to tutaj idzie zasilanie wody tylko, tak? Ale woda jest zasilanie wszystkich ulic. Proszę naprawdę się nie kłopotać. Tam jest instalacja, zaprojektowana instalacja wodna. Dobrze, ale to w tym miejscu byłoby najkorzystniej, bo tutaj mógłby być akurat ten trawnik, bo tutaj zostanie trawnik, pozostanie. Tu akurat mógłby być trawnik do zastosowany do wybiorku psów, tak? Natomiast też nie solankowe rozmierze gdzieś w tym miejscu. I najlepiej byłoby zastosować tą tężnię, żeby zasłaniała ona te samochody. Czy to jest możliwe do realizacji? Bo te samochody będą w swoim. Chodzi o to, żeby zrobić też taką kurtynę od ulicy. Czy tężnia solankowa nie jest elementem oddzielającym od ciągu komunikacyjnego? Nie, bo wszyscy tak. Oczywiście, że to nie. Ja jeszcze tutaj mam jedną sugestię. Bo tutaj rozumiem powstanie siłownia, tak? Tak, siłownia zewnętrzna. I to jest to żółte. Tak. To jest, rozumiem, żwirek. Nie, tam jest na legendzie. Tak, jest na legendzie i właśnie to jest żwirek. Przepuszczam, na wieczór przepuszczam. No a obszar zajęty siłownią to będzie cały ten obszar zajęty siłownią. To jest projekt zagospodarowania terenu i tam są obrysowane konkretnie, gdzie urządzenia będą stały. Tam jest kilka urządzeń takich. Bo wydaje mi się, że to kolejny kawał wyrwany z parku. Nie, sam kawał wyrwany w górze. No właśnie, tak mi się wydaje. Właśnie tak mi się wydaje. Więc po co tutaj ten żwirek taki gość? To może podejdzie do mapy i pokaże. To jest taki plac aneks w Koszykowskim. To już nie jest, on miał taki aneks w Koszykowskim.
Tak. Przepraszam, ale nie wiem, czy potrzebny jest żwirek, dosłownie, który zajmuje cały pas zieleni i no, pan dyrektor nam teraz mówi, że to jest... Ale że... naprawdę to nie jest duża powierzchnia. Dobrze, ja to mam. Ale nasz pas też nie jest duża. Nie, jest duży, on wynosi wiele z większych mieści. Ja to się chyba łączy, bo jednej po drugiej stronie ma 4 i około 4 się tak, można mówić, że państwa. Teraz mam pisać. Ja dalszy chciałam zapytać, czy ten plac zawarty, drugi, musi być 100 metrów od tego, co jest w ogródku jordanowskim? No, teraz nie to też jest jedno z większych. Na pewno. Na uwagę, na rozwój, tak? Bo tu będzie duży plac zabaw, tak? Tak. Tu jest drugi. Ale tu przez ulicę jest trzeci po ogródku jordanowskim. Więc musi być ten plac zamiast tutaj tężnych solnych na przykład. Bo to jest druga część parku z amfiteatrem. I ona znowu będzie zapomniana przez ludzi przez Boga. W tej chwili nie ma ani żadnych alejek. Są trzy ławki dosłownie i nigdy nie było. Jest tylko błoto. Zimową porą nawet nie przyjeżdżali, żeby piaskiem posypać. Można było ręce i nogi połamać. A tam starzy ludzie mieszkają, naprawdę. A ja już ponad 35 lat tam się przemęczyć. Ja, szanowni państwo, powiem, dlaczego i skąd się wziął plac zabaw w ogródku jordanowskim i co będzie w tej drugiej, dolnej części parku, nazwijmy ją za amfiteatrem, która faktycznie była zapomniana nie tylko przez ludzi, i przez Boga pewnie też, i samorząd miasta od 91 roku, to zmieniło się kadencji, było z 5, albo i więcej, ale trzeba wziąć pod uwagę, że ten teren też będzie rewitalizowany. No czeka pani, bo zakończy się to w przyszłym roku. W ramach tego samego zadania. Ogródek jordanowski podnoszony tutaj, to projekt, który zrealizowaliśmy dyrektorze w ubiegłym roku, czy w tym roku? W tym roku realizujemy. W tym roku z budżetu obywatelskiego z tamtego roku. Kiedy projektowaliśmy park, prace rozpoczęły się w 2015, to nikt nie wiedział, że w 2017 mieszkańcy złożą projekt do budżetu obywatelskiego, on wygra i zrealizuje, będziemy go realizować. Dlatego w tej dokumentacji jest też plac zabaw, no i teraz jest plac zabaw, który jest w ogródku jordanowskim. Ale ogródek jordanowski to teren, który de facto nie jest czynny cały czas, nie jest ogólnodostępny. Też musi spełniać inne wymagania i inne przepisy. Dlatego ja bym nie protestował, bo te place zabaw prawdopodobnie będą się wypełniać. Zwłaszcza, że ten w tej dolnej części parku, tam bliżej za teatrem, za amfiteatrem, bliżej trafo, nie jest duży i on będzie uzupełniający. Też na pewno z tych bloków bliżej tam ulicy Rodzin Wilczewskich dzieci będą biegły też częściowo na dość mniejszy plac zabaw. Dlatego te funkcje się będą uzupełniać. My oczywiście, ja mam, dysponuję fachowcami w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Deklaruję, że jutro z dyrektorem Kaczmarkiem usiądziemy i z przyrodnikami i z architektami z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Zapytamy ich o to. Tak jak tutaj pan podpowiada, niech się fachowcy wypowiedzą, to się wypowiemy i coś za państwu zaproponujemy. Niemniej jednak będę daleko i ostro protestował przeciwko tężni solankowej w bliskim sąsiedztwie jakiejkolwiek drogi. Bo to jest to mokre powietrze, które specjalnie jest zawilgotne. O to chodzi przecież w idei tężni, że ono musi być wilgotne. No automatycznie te wszystkie które są rzeczy w spalinach, też łatwiej się wtedy roznoszą i wchłaniają. Dlatego też nie są solankowa, ale nie blisko drogi. To ja rozumiem, chciałbym tak zebrać to, co pan prezydent powiedział. Pan porozmawia z swoimi fachowcami, z przyrodnikami, blisko jezdni, my to przyjmujemy. Kiedy możemy mieć taką konkretną sugestię na ten temat? Ja bym to widział tak, po tym, co powiedział pan prezydent, a zdanie szefa trzeba szanować, że my do połowy przyszłego tygodnia ustalimy, no chciałbym powiedzieć, dwie bądź trzy lokalizacje, które państwo, pośród których moglibyście wybrać. A to pozwoli nam na to, żebyśmy do was wrócili. Dobrze by było, żeby po tym spotkaniu pozostała lista obecności wraz z adresami mailowymi, bo biorąc pod uwagę, że jesteśmy w trybie inwestycji, a państwo od nas oczekujecie, i słusznie, bo po to jesteśmy, konkretnych działań,
to nie będzie czasu na pełną procedurę konsultacji społecznych, tylko mikrokonsultacji, gdzie Państwo wskażecie nam lokalizację, a my z dyrektorem będziemy mogli na sesji Rady Miasta zadbać o zabezpieczenie środków na projekt tej tężni solankowej. I to odpowiadając też chyba Pani na pytanie sprzed kilkunastu minut, jak możemy Wam to zagwarantować. No to już bardziej silnego gwarancji jak środki na dokumentację tej tężni jeszcze powiedzmy do końca wakacji. Myślę, że jeszcze tak jakaś sesja będzie. To jest chyba nic więcej się nie da zrobić. Ale weźmy, przepraszam. Jeśli jest pytanie o gwarancję, to czuję się wywołany do tablicy jako prezydent miasta wybrany przez mieszkańców. Muszę Państwu powiedzieć, że gwarantuję Wam, że tak będzie. Myślę, że przez te 4 lata, które, blisko 4 lata, no nie zdarzyło mi się, żebym powiedział, że słowo, które dałem, nie dotrzymałem. Nie przypominam sobie, może pewne rzeczy nie poszły tak szybko, jak nam by się wydawało, jakbyśmy chcieli. Ale generalnie te wszystkie projekty, o których rozmawialiśmy, ruszyliśmy do przodu i jesteśmy blisko finalizacji, czy to hali, czy innych rzeczy. Dlatego, proszę Państwa, pytanie o gwarancję odpowiadam ja, Pani daje gwarancję, że jeśli dzisiaj zaczynamy rozmową, że w ciągu najbliższych, chyba Panie Prezydencie, tygodnia, dwóch, będą 2 czy 3 lokalizacje, powiedzmy 2, bo może się okazać, że nie jest możliwe, żeby były 3, prawda? Ale jeśli okaże się, że 2, to wracamy do Państwa jeszcze w lipcu z propozycją, wybieramy, konsultujemy, idziemy na sesję Rady Miejskiej, jeszcze na pewno przed wyborami, więc Państwo będziecie mogli na bieżąco analizować i rozliczyć mnie jako prezydenta, czy też szumie. Nawiązując do tego, co Pan Prezydent powiedział do tych konsultacji, ja sugeruję, że tak jak wcześniej powiedziałam, mamy 3 fajne instytucje. Ta szkoła, niepubliczna szkoła, amfiteatr. Ja sądzę, że te adresy mailowe to dobrze by było, jakby te informacje na adres mailowy do tych instytucji poszły. Nie, do nas to. Po to tak, adresy, żeby do nas indywidualnie. Ale rozumiem, ale panie emeryci i tak dalej. Tak, tak, tak. Poza szkołą niepubliczną określi, na nią nie mamy wpływu, ale... Przepraszam, jak się porozumiało pani dyrektor, że mogę... Czyli możemy rozumieć to tak. Ja to rozumiem tak. Że nie tak jak pan dyrektor, najpierw zrobimy, a później pomyślimy o tym. Tylko zrobimy i robimy też, tak? Nie. Czy mógłby pan, bo nie za bardzo powiedzieć, myślę, że nie zrozumieliśmy. Ja zrozumiałem tak, panie dyrektor, że powiedział, że spokojnie, że powiedział, że najpierw zrobimy to wszystko, a później pomyślimy o tym. Tak ja zrozumiałem. Czyli teraz to zrozumiałem tak, że robimy park i robimy od razu tak. Generalnie lubimy żartować, ale mam nadzieję, że przez godzinę doszliśmy do zupełnie innego punktu, o którym pan mówił. Ja teraz inaczej. Proszę Państwa, to jeszcze raz. Pamiętajcie jeszcze o tym, że to spotkanie jest jeszcze raz. Wszystko się otworzy. Proszę Państwa, jeszcze raz. W roku 2018, czyli w roku, w którym jesteśmy, w lipcu, który lada moment przed nami, przyjdziemy do Państwa z propozycjami, 2 propozycjami lokalizacji tężni solankowej. Panowie kiwają głowami, jakby cokolwiek, to proszę od razu, żebyśmy byli precyzyjni, dobrze zrozumiani. I w momencie, kiedy będziemy mieli wybraną lokalizację, to idziemy na Radę Miejską i z wnioskiem o zabezpieczenie pieniędzy na dokumentację dla tężni solankowej. A dlaczego? Dlatego, żebyśmy niepotrzebnie nie blokowali innych lokalizacji, bo jeśli byłoby tak jak pan chce, żeby najpierw zbudować park, a potem robić tężnię solankową, to mogłoby się okazać, że jakieś drzewa albo nasadzenia mogłyby nam uniemożliwić jakąś inną lokalizację. Okej? Okay? I moim zdaniem jesteśmy w stanie pieniądze na dokumentację dla tężni zamknąć się najpóźniej we wrześniu. Panowie, do tablicy. We wrześniu jesteśmy w stanie na sesję Rady Miejskiej pieniądze zabezpieczyć. Jak będzie sesja na sierpień. Umówmy się, sierpień, wrzesień. Precyzyjnie. Panie prezydencie, bardzo proszę jedno. Umawiam się na sierpnia. Wiadomo, że jest okres wakacyjny. Umówmy się na wrzesień.
Przecież dobrze, że trochę protestował, jeśli chodzi o wybranie lokalizacji. Nie lokalizację musimy wybrać zdecydowanie wcześniej. Szanowni Państwo, to, że dziś tam troszeczkę zarastają wysokie trawy, to tylko z tego powodu, że teren inwestycji jest już przekazany firmie i ta firma za chwilę wejdzie. Jedyne, co nas trzyma, to wodociągi, które wykonują swoją pracę na parkowe. Jeśli pójdziemy za Pana propozycją i odczekamy do września na wybór lokalizacji. Panie prezydencie, absolutnie pan mówił, żebyśmy nie obiecywali sierpień, tylko żeby wrzesień zabezpieczenie pieniędzy na dokumentację. Tak, to były bardzo precyzyjne słowa i tutaj się rozumiemy. Pan prezydent też widzę już po pracy, więc trochę znaczy. Proszę bardzo, proszę Państwa. Szanowni Państwo, tężnia oczywiście może być, nie, to nie przeszkadza. Podejrzewam, że ona nikomu nie jest potrzebna tak naprawdę. Proszę mi odpowiedzieć na jedno jedyne pytanie. Mieszkam na parkowej osie, vis-a-vis tego bałaganu, który tam jest non-stop. 15 lat temu się tam wybudowałem, kupując działkę. To miały cztery niskiej zabudowy, osiedle, obozisko. Najpierw powstał sąd, później Demida, później jeszcze ta nieszczęsna kładka. Wszystko się dzieje wokół mnie. W tej chwili nie ma tam pięści ziemi, żeby zostawić swój własny samochód i mój samochód, który należy do mojej rodziny. Samochody stoją po jednej, tak jak tu była mowa, jednej i drugiej stronie ulicy. Nie jest to prawdą, co pan powiedział, że pierwszy raz to słyszę, że mam to zgłaszać do Straży Miejskiej. Dzwoniłem kilkakrotnie. Olewają, albo po prostu jak przyjadą nie po pewnym czasie. Tak nie pan, proszę Państwa, mam propozycję. Proszę Państwa, mam propozycję i to bardzo konstruktywną. Panie prezydencie. Gdzie ewentualnie... Proszę Państwa, sekundkę. Mogę być troszeczkę najwyżej panu przerwę. Na następne spotkanie, na którym będziemy wybierać lokalizację, będziemy z komendantem bądź wicekomendantem Straży Miejskiej i będziecie Państwo mogli zgłosić te postulaty, a potem po prostu wspólnie razem, bo też czuję się mieszkańcem Radomia, rozliczymy ludzi, którzy za to biorą pieniądze. I to nie. Druga sprawa, bądź do mieszkańców. Ulicy Parkowej i obozyska. Jeżeli nic w tej kierunku nie zostanie zrobione, osobiście deklaruję się, że będę zbierał podpisy, żeby na ulicy Parkowej ustawić zakaz wjazdu nie dotyczy mieszkańców. Jestem za. A ja mieszkam na rodziny Winczewskich 12 vis-a-vis. I też mi się tam nie podoba. Ani ten strumień zasypany śmieciami, odpadami zgniłych owoców i innych rzeczy. Korek sprząta do rzeki, hale mięsne do rzeki, lustro potłuczone w rzece. Po prostu tam jest wszystko. Śmieci na przystanku to jest serca pojemnika niewidzialne śmieci. Jest posprzątane w niedzielę wieczorem. A całą sobotę i proszę pana, ja mówię do pana. Ja w tym temacie, proszę pani, ja mam podzielną obawę. To staramy się ustawić. I po prostu nikomu się tam nie podoba już mieszkać. Jak okna nie można otworzyć, bo worki foliowe fruwają do mieszkań. Co to jest są za porządki? Bo to jest znaczenie za. Dlaczego ten strumień jest tak? Takie bulwary to chyba nie wiem gdzie, ale w trzecim świecie nie ma jak u nas, no, na którym wiszą dostawcze samochody. W Smrodzie, kurzu mieszkamy, każdy skrawek betonu, znaczy nie ma skrawka zielonego. Proszę zajrzeć w mapę do Google i zobaczy pan, ile było zieleni w koło, a teraz ile zostało tej zieleni. Drzewa same się broniły, wyrosły tam, wyrwane z korzeniami. Jest kupa piachu, którą wiatr roznosi, że nie da się okna otworzyć. I wy mówicie o tężni, że może wybudujecie, jak wygracie wybory. Bo tylko o to chodzi. Tylko o to chodzi, o te wybory. Nie, powiem tylko tyle, że wytykacie sobie, a my tu mieszkamy. Nie, nie interesuje, kto rządził i kto będzie rządził. My tu mieszkamy i chcemy mieszkać w spokoju, ciszy. Chodzą agregatory na halach targowych, że ja w lato nie mogę otworzyć okna. W zimę nie mogę okna przewietrzyć, bo smog. Mimo, że mam okna pozamykane, też mam smog w domu, bo wchodzą przez kratki wentylacyjne. Jest zakład produkcji betonu. Nie czyszczą w dzień, bo ludzie protestują na kapturze, to się robi w nocy o 1-12 w nocy. Stuka, puka i kurzy dookoła. Że czasem jak nie śpię, to szybko biegnę, okno zamknę, to zanim okno zamknę, to
towarów w buzi piach. No do czego to dochodzi? Podatki płacimy jak mieszkamy. To nie jest miejsce w tej chwili do normalnego egzystowania. Starsza osoba to nie ma po co wyjść. Bo nie ma ani powietrza, ani kawałka bezpiecznej drogi. Dzieci też się nie mają gdzie bawić i nie mówcie, że jesteście przeciwko skate parkowi, bo dzieci nie mają nawet podwórek, gdzie mieszkają, bo samochody stoją dookoła. Stać będą, bo nikt do domu samochodu sobie nie zabierze. Nie ma miejsca. Sobota przyjdzie, czwartek, sobota, to nawet ludzie z pracy z nocy nie mają jak wrócić do domu. Wszystko jest zajeżdżone. Wszystko jest rozjechane. Chodniki obstawione wszędzie dookoła, że się idzie środkiem jezdni, jedzie jakiś wariat i człowiek nie ma nawet gdzie się zachować. Brawo, bardzo dobrze. I mnie nie interesuje, kto ma odbudowę. Proszę nie przyciekać. Kosztowniakowi, żeby jak sąd zaczął się budować, kosztowniak był, ale sam pan powiedział, że ministerstwo zdecydowało. Ministra Ziobry jeszcze nikt nie znał jako ministra sprawiedliwości. Mam jeszcze jedno takie pytanie odnośnie tego strajka. Ja osobiście wiem, jak to wygląda, ale proszę mi powiedzieć, może ktoś z państwa też wie, czy jaki to jest chaos, jeżeli ktoś będzie używał tego terenu. Ale ty mały, w internecie pisze, że ma być ustawiony. Ja chcę, żeby był ekran dźwiękochłonny od mojego domu. Oczywiście. Tak, bo to będzie bardzo duży hałas. Będzie tak. A jeszcze chciałem, przepraszam, powiedzieć w związku z tymi parkingami tutaj. Weźcie panowie, przyjedźcie tutaj w czwartek i w sobotę. I zobaczycie, calutka parkowa od Warszawskiej do samego końca, aż do bloków, po obydwu stronach zawalone samochodami. I wszystkie uliczki, Niska, Solna, Torkowa, wszystkie uliczki zawalone. Przeciw, bo teraz mamy, nie mamy problemu, bo się robi ulica. Dobrze, to jest ulica do Niskiej, ale Kurzana jest Solna, dalej będą zajęte. Na Torkową nie wiem. My nie możemy po prostu wyjść z domu, czy wyjechać do swojej posesji, ponieważ po obydwu stronach naszych uliczek i całej parkowej stoją samochody. Jak jest jakaś impreza na amfiteatrze, to już jest po prostu masakra. Autokary, tak jak w Częstochowie. Autokar za autokarem, samochód za samochodem, a wy jeszcze chcecie 19 puścić. Zobaczycie wtedy, czy Straż Miejska będzie wtedy miała coś do powiedzenia, jak będzie zawalona zalutka parkowa i wszystkie uliczki nasze. Autobus musi przejechać przecież. A jeszcze No i przy naszym ogrodzeniu stoi samochód przy Jak przyjdzie jakaś impreza na amfiteatrze, no to już jest po prostu masakra. Trzeba by wziąć jakiś aparat duży, bo ja nie mam, żeby to nagrać po prostu, nawet na fejsa rzucić, czy do panów pójść i pokazać po prostu, jak wyglądają nasze uliczki, cała parkowa, dni handlowe i jak wyglądają nasze uliczki, jak na amfiteatrze są jakieś imprezy. Także parking jest po prostu. Ja wiem, drogi to samo, koło bloków nie można przejść, między blokami to samo. Szanowni Państwo, może dwa zdania. Ja nie muszę na fejsie oglądać, a całe życie na 15-leciu mieszkania na kolejku Polska Piechotę przychodzę, więc macie Państwo rację, tylko macie Państwo rację i tak naprawdę ja mam propozycję. Ja może odezwę się do Pani, spróbujemy to spisać, bo to jest do wielu instytucji. Już pytam szybko Pana Prezydenta, czy możemy na przykład na tych uliczkach bocznych tutaj wprowadzić zakaz parkowania, który nie dotyczy mieszkańców. Tak, to jest najprostsze rozwiązanie, bo tu nie postawimy... Ale wie Pani, gdzie oni staną? No ja tu przychodzę, ja mieszkam przy Miłej, ja przychodzę na piechotę, tak? No bo ja wiem, że nie mam gdzie postawić samochodu, no taka jest prawda, no niestety. Ja myślę, że będzie to najlepsze, panie rektorze, rozwiązanie. Słuchajcie, ale prosimy, bo tak to nie będziemy się przeczytywać, to nie ma sensu. Ale proszę, to proszę. Proszę o wszyscy. Halo?
proszę o odpowiedź. Moja wspólnota, zwróciliśmy się do władz miejskich o przynajmniej częściowe ucywilizowanie tego ruchu, a więc przy mostach wymalowanie pasów dla ludzi do przejścia. Wszystko zostało odrzucone. Zwróciliśmy się do pana urzędników, żeby w moim podwórku wizerunkowym wspólnotę przywrócić znak właśnie zakaz parkowania. No. Okazało się, że ten teren jest terenem rolnym. Tam znaku nigdy nie było, chociaż mamy go na zdjęciach. I nie można tego znaku z powrotem przywrócić. Więc jeżeli pan coś proponuje, to coś konkretnego. A nie takie, wie pan. Ja właśnie proponuję bardzo, żeby to wszystko spisać, bo przypuszczać... Bo my mamy dokumenty na okay. I właśnie o to chodzi. I to zbierzmy, bo ja jestem przekonany, że dla pana prezydenta informacja o tym, że gdzieś, nie wiem, zapewne z MZDIK pan korespondował, prawda? Że w MZDIK są dokumenty dotyczące pana podwórka, to pan wybaczy, a pan prezydent tej wiedzy nie ma. I to spotkanie może być takim dobrym początkiem rzeczywiście, żeby tu zrobić trochę porządku, tak najzwyczajniej w świecie. To samo jest z nami przystankiem na rynku czeskich. Tam są doły, to... kałuże, nie można wejść do autobusu. To jest coś strasznego, jeśli chodzi o albo pasja, do której podeszły się w ogóle. To, o czym państwo mówicie, to są często drobne rzeczy, które przy odrobinie dobrej woli rzeczywiście można zrobić. Ja oczywiście. Wejść, bo się nie mogę wciąć jakoś, a chcę powiedzieć, jeśli państwo się ze mną zgodzicie, że właściwie ulica Rodziny Winczewskiej, która powinna być oczkiem w głowie całego Radomia, w każdym razie tej połowy, która przyjeżdża na Korej, jest niczyja. Więc my zostajemy z dołami i z tymi potwornymi kałużami, właściwie nie ma jak jechać, żeby nie oklapać kogoś. Łata na łacie, łatom przykrywa, jest dół, dziura. I w zasadzie to jest i osiedle, i ulica zapomniana rzeczywiście przez wszystkich. Przez lata, zresztą ja się też tu wychowałam, bo państwo wiecie, że nigdy nie była to dzielnica o bardzo dobrej reputacji i właściwie wszyscy tak ją zepchnęli i tak. Ale zmieniamy ją. Słucham? Ale zmieniamy ją. Zmieniamy. Amfiteatr został wybudowany, wydawało się, że teraz już coś drgnie. No nic nie drgnęło, nie mówiąc o tym, że jak jest impreza, to rzeczywiście jest potworna. Proszę Panią, w budowany sąd na parkowej asfalcie. No, daleko od sądu. A w ogóle, zapraszam władzę miasta przed sklep spożywczy na ulicy Winczewskiej. Zobaczycie, z jednej strony piękna, piękny chodnik, z drugiej strony, a tu przed tym roku zostało niczyje. Tak, ale to jest po prostu mam zęby podwieźć. Zapraszam, bo tutaj na podatku. Dziury na Przewinczewskich 12 to chodnik jest ułożony od ulicy, ale tu już sam zakręt. To są każde 1,5 metra. Zabrakło kilka płytek i dobrej wody, żeby położyć i szukać. Powiem tak, tylko bardzo dobrze, że powstał projekt rewitalizacji parku Nowość. Świetnie, bo jemu się też należy, a ja z dzieciństwa pamiętam, że on był całkiem inaczej wyglądał i zdziadział potwornie. Ale tak naprawdę to ta dzielnica, chyba ostatnią rzeczą to jest park. A rodzina Wieńczewskich, Strumień, to wszystko spółki Korej, nasze uliczki, gdzie nasza Mochnackiego, podwórko, gdzie pan właśnie mówił o tym podwórku, gdzie my mamy no, takie rądko, jeszcze z górką w środku, gdzie samochodów do domu się nie weźmie, stają państwo na chodnikach. Oczywiście, że starsi ludzie idą ulicą, która nie jest odśnieżana, bo pani dozorczyni nie ma siły odśnieżyć ulicę. Jestem, mam jedną... Proszę państwa, mogę teraz samo wysłuchiwaliśmy was cierpliwie, proszę państwa, i wydaje mi się, że doszliśmy do końca, bo trzeba wreszcie przeciąć pewne rzeczy i chciałbym państwu złożyć taką propozycję. Ja też nią, prawda? Natomiast w związku z tym, że pojawiają się kolejne postulaty, to my chętnie do państwa wrócimy
jeśli Państwo te wszystkie postulaty, o których mówicie, możecie się zebrać, jesteście sąsiadami, znacie się na co dzień, spotykacie się w sklepie, spisać, dostarczyć i moglibyśmy się spotkać powiedzmy w połowie września, albo na pewno w pierwszy, drugi dzień września, może nie pierwszy, drugi, w drugim tygodniu września, to tak jak wspominałem, do 15 listopada musimy złożyć projekt budżetu na rok 2019. Jest, tak jak mówił dyrektor Tyczyński, bardzo wiele detali, takich drobiazgów, które można rozwiązać poprzez dobrą wolę i zaangażowanie, determinację urzędników. I to jesteśmy w stanie oddzielić. Te drobne postulaty, takie bieżące, które możemy ad hoc próbować realizować i parę grubszych tematów, których nie zrobimy w 2018 roku i nie jest tak, jak pani powiedziała, że użyłem sformułowania, że jak wygram wybory, to zrobię. Nigdy nic takiego nie powiedziałem, absolutnie polityki z to nie mieszałem, proszę Państwa. I możemy, ale w związku z tym, że przed nami budżet na rok 2019, a jeśli będzie duże zadanie, to musimy go wpisać dokładnie, przeanalizować, przeliczyć też pieniądze, to wtedy we wrześniu możemy spróbować zastanowić się, co jesteśmy w stanie dla Państwa zrobić w roku 2019, wpisując to do budżetu. I tak musimy ten budżet po prostu złożyć do Rady Miejskiej do 15 listopada, więc popracujmy wspólnie. Nie patrzmy na to, że wybory, kampanie i tak dalej, tylko po prostu popracujmy nad rozwiązaniem tych problemów. Ja Państwu deklaruję po raz kolejny, że jestem jak najbardziej, chociaż nigdy nie mieszkałem na obozisku, ale przyjeżdżałem jako młody chłopak na koncerty i tam fita. Pana było na obozisku. W wyborach? A to w całym mieście były, proszę Państwa. Ja to już serdecznie. Proszę Państwa, bardzo chętnie, zebraliśmy się nie po to, żeby tylko... My tak nie traktujemy, proszę Państwa, ale można było powiedzieć, no to mówimy, ale bardzo chętnie się zbierzemy. Jeżeli coś dla naszej dzielnicy możemy zrobić wspólnie, to bardzo chętnie. Nie, proszę Państwa, jesteśmy za. Ja od pierwszego dnia, jak jestem prezydentem, jeżdżę po Radomiu i spotykam się z mieszkańcami. Nie zamykamy się w gabinecie, bo właśnie dzięki temu możemy wspólnie zmieniać miasto. Ja nie jestem omnipotentny, nie wiem wszystkiego. Pan prezydent czy pan dyrektor, jeden czy drugi, też nie wiemy. Więc jeśli przyjeżdżamy do was i was wysłuchujemy, tak jak było w przypadku Borek, gdzie przez 15 lat ktoś nie potrafił przystanku przenieść, a my go przenieśliśmy w ciągu jednego dnia, prawda? I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, tylko dlatego, że o godzinie, to państwu opowiem, jak przyszły do mnie panie z Borek, to powiedziały, że pan życia nie zna, bo takie największe problemy to są o 5.45. Była zima. To zrobiliśmy? Przyjechaliśmy o 5.45. Dokładnie. Mieszkańcy się spóźnili, ale powiedzieliśmy, proszę bardzo, to jesteśmy, jak mamy poznać życie, to bardzo proszę, pokażcie, na czym polega ten problem. I zdiagnozowaliśmy go dosyć szybko. Chodziło o skrócenie drogi do przystanku. Udało się. I właśnie myślę, że biorąc ten przykład z początku kadencji, że u Państwa wiele takich przypadków jest. Więc bierzcie to i we wrześniu oddzielimy drobne rzeczy do analizy i do realizacji, grubsze sprawy, niestety to rok 2019, a może nawet i później, bo wszystko zależy od pieniędzy. I proszę Państwa, zróbmy wspólnie projekt obozisko, nie wiem, panie Rafale. Jako mieszkaniec Boziska, co pan zaproponuje? Ja jeszcze proponuję przejazd rowerem po ścieżce rowerowej. Pani Jaszara Szeleki. Ale to dokładnie tak zróbmy, proszę Państwa, wbierzcie to. Jest fatalne. Okej. Nie tylko u was, ale jeśli już dzisiaj rozmawiamy o Bozisku, to koncentrujemy się na tych waszych postulatach i uczciwie mogę wam w wrześniu powiedzieć. Na przykład, tego się nie da. I będziecie musieli to zaakceptować. Ale powiem też, a to się da. I możemy ja wspólnie to już. Taką rzecz, którą pan powiedział a propos tej tęży i farby w dalszym ciągu. Także państwo przygotujecie dwie lokalizacje. My jakby zdecydujemy się na którąś wspólnie lokalizację. Postawicie to państwo. Nie zdecydujemy. My też chcemy wspólnie pracować. Oczywiście, oczywiście. Pan to postawi na Radzie Miasta i może, a co będzie jak Rada Miasta to odrzuci tak projekt? Proszę Państwa, to ją dzwoni. Zostawmy politykę, ja myślę, że... Ale to nie o politykę, ja myślę, ale to zwyczajne głosowanie. Ale to okej, okay. Ja proszę Państwa, to umówmy się, my się tak. Może Pan włączyć Panie Władku na chwilę kamerę? Ja myślę, że... która może być niezrobiona nigdy. Chodzi mi o ścieżkę rowerową, która przebiega blisko przez szereg. To jest po prostu bubel.
trzeba albo ją poprawić, albo zerwać. Bo ale to jest błąd. Tam nie można przejechać. Rozbierzemy to. Słuchajcie, to moja... Spotkamy się u Maryś i na kawie. Słuchajcie, to ja myślę... Słuchajcie, to ja muszę... Dobry kawał Marysi, to możemy też się prosić. Słuchajcie, to myślę, ja skoro, słuchajcie, to myślę, że jest już gwarancja tutaj pana prezydenta, to nie możemy długo czekać. Myślę, że 15 sierpnia chciałabym... Matki Boskiej nie, zapomniałam. 15 sierpnia, słuchajcie, żeby te wszystkie 15 sierpnia i proszę posłuchać, 15 sierpnia, żeby były zebrane wszystkie postulaty, te, które są potrzebne nam, czy brakuje miejsca, czy znowu jakiś przystanek, czy przesuwamy, żeby na początku września, słuchajcie, 1-2 września, mamy pana prezydenta za słowo, spotykamy się i po prostu będziemy działać. Przepraszam, mała zmiana. Spotkajmy się w drugim tygodniu września, bo pierwszy dzień września to jest rozpoczęcie roku szkolnego i parę rzeczy może nam po prostu uniemożliwić spotkanie. A drugi tydzień to już jest spokój. Czyli co? Jest zgoda na to? Drugi tydzień września? Bardzo dziękuję. A ja mam jeszcze taką propozycję. To jest czysto techniczne. Jak będziecie państwo mieli już na bieżąco kolejne te rzeczy, nawet robocze przygotowane, ja zostawię do siebie telefon, adres mailowy, przyrzucajcie je do mnie, ja je będę na bieżąco konsultował, tak jak te znaki z MZTIK-a, bo ja przypuszczam, jeśli pan pozwoli, to już po, ja pewnie wiem, jak to się stało, że te znaki według MZTIK-a ich nigdy nie było, ale to z tym sobie myślę, pan prezydent też tak doskonale kurwał. Potrafię powiedzieć, że to Urząd Miasta nie ogłosił przetargu, przepraszam, to taka dywersja, Urząd Miasta nie ogłosił przetargu na ścięcie zieleni, która zasłania krzewy. Wyjeżdżając z parkowej, jest między ścieżką rowerową a chodnikiem, krzewy wysokości pana. Czyli wyjeżdża rowerzysta, wyjeżdża kierowca z parkowej, nie widać ja sobie, co ja sobie, szanowna pani, doskonale zdaję sprawę, bo... Ilość telefona, MZTIK, co powiedział, miasto nie ogłosiło przetargu. I powiem pani, ale było, że część tych krzewów zniknęło. Bo część naprawdę już ich nie ma. Szkoła wycięła. Za zgodą tamtego, ja od tego pana, do którego dotarłam, po iluś telefonach MZTIK-a, dotarłam do człowieka, który zadał. Przycinaliśmy drzewa, te krzewy tam przycinaliśmy nie dalej, pół roku temu. Proszę pana, ja nie wiem, jak to mówię, ja nie jestem kierowca, ponieważ rodzice wyjeżdżali i było kilka otarć o samochód. I część szkoła, że na jego odpowiedzialność, jeżeli szkoła wytnie, to mnie nikt nie ukara jako szkoła mandatu. Dokładnie, a część MZBK wycięło po tym, jak z Martą Michalską Wilk tam Marty kiedyś mało samochód nie podłączył, ja wyjeżdżałem, to nic nie widziałem. I takie to jest racja, trzeba po prostu w tych miejscach czasem bywać, żeby sama to zobaczyć. I rzeczywiście czasami niektórzy robią najlepszą robotę, ale to już jest nasza w tym głowa w takim razie, żeby poprawić. Jedno pytanie mam do pana dyrektora. W tej chwili od jakiegoś czasu wiszą tabliczki w obrębie parku. Proszę się przejść i zobaczyć. Teren budowy wstęp wzbroniony. Doły, dziury i chaszcze. I w związku z tym, że mamy otworzoną kładkę przejścia do kościoła, tu z bloków, a mieszkam na Świadeckich 1, mam pytanie, jak mamy, korzystając z kładki, a mam dwoje starszych osób rodziców, jak mamy przejść przez teren budowy, na której się nic nie dzieje, do kościoła, do kładki, żeby nie chodzić dookoła ulicą, a korzystać z tej kładki? I jak to będzie rozwiązane w trakcie budowy, przebudowy parku? To jest jedno moje pytanie do pana dyrektora. A drugie pytanie do pana prezydenta. Nawiązując, mam nadzieję, że wrócimy do tego we wrześniu jeszcze, ale chciałam zapytać. Mieszkam tu na obozisku od urodzenia, 40 parę lat. I od zawsze autobus, który tu jeździł, nie chodzi mi o numer, bo
numer był 11, teraz mamy 19. Ale ja mam taką prośbę. Ten autobus linii 19 nikomu nie służy praktycznie. Mówi się o tym, że autobus jeździ... Ale za minutę, niech mi pani da powiedzieć do końca. Niech pani mi nie przerywa. Chodzi mi o to, że poprzedni autobus linii 11, mówię nieważny numer, chodzi mi o trasę, jeździł do szpitala na Tochtermana i do przychodni na Lekarskiej, gdzie masę osób starszych korzysta z lekarzy, wizyt lekarskich, rehabilitacji, szpitala i tak dalej. Jeździł dalej na koło Nalimanowskiego, koło cmentarza, gdzie naprawdę bardzo dużo osób starszych, nie mających samochody, porusza się właśnie komunikacją miejską. A w tej chwili nie ma takiej możliwości i te osoby starsze, a wiem o czym mówię, bo mam w tej chwili tatę podarzę, gdzie jak nie mam możliwości go zawieźć do szpitala czy na rehabilitację, to po prostu trzeba brać taksówkę, żeby dojechać do szpitala, czy do lekarza, czy na cmentarz. I chciałabym, żeby była taka możliwość, żeby zmienić tą trasę autobusu na taką, jaka była wcześniej. Za pana kosztowniaka. Nie chodzi za kogo, tylko ja nie pamiętam. Nie pamiętam, ale to cztery lata temu. Ale słuchajcie, szanowni państwo, dziękuję. Właściwie proszę państwa, pozwólcie, bo moglibyśmy tak jeszcze pewnie godzinami przerzucać się różnymi wielkimi mniejszymi sprawami. Pozwólcie, że korzystając z roli gościa i prezydenta, pozwólcie, że wam podziękuję za dzisiejsze spotkanie i go dzisiaj w tym miejscu zakończmy. Jesteśmy umówieni, mamy postulaty, pan dyrektor również zapisał kwestię tego autobusu i my to sprawdzimy, prawda? Umówmy się tak, bo ja proszę państwa, jest 18.29 i o 18.30 muszę państwa pożegnać, więc ja państwu serdecznie dziękuję. Jesteśmy umówieni i realizujemy konkretnie nasz plan, który sobie przyjęliśmy, a jeszcze pana dyrektora ewentualnie zostawię i odpowiem na to pytanie technicznie. Dziękuję, naprawdę miło było państwa. Bardzo dziękujemy panu dyrektorowi. Bardzo nam było miło. Poprosimy o odpowiedź pana dyrektora. Proszę o spokój. Przekazuje się plan budowy wykonawcy i kierownik budowy odpowiedzialny w trakcie realizacji pan prezydent powiedział. Ale przekazaliśmy informację, a za to odpowiedział. Kierownik budowy już odpowiada za... No już jest tam, zmienia i nazwiska i on już odpowiedział. Poszli z faktycznika, to wodociągi realizowały tę robotę. Natomiast na dzień dzisiejszy, już nawet dzisiaj wystąpiliśmy do tego wykonawcy, żeby do piątku najbliższego przekazał nam już zaktualizowany szczegółowy harmonogram realizacji prac. Ze względu na to, że ten pośpiech był, trzeba dostosować się do prac wodociągu. Natomiast generalnie chcemy tak robić, żeby w trakcie realizacji uciążliwość dla mieszkańców była jak najmniejsza. Wiadomo, że nie ma takiej inwestycji, żeby nie było w ogóle uciążliwości, albo tam, gdzie będą prace wykonywane na przykład jakieś takie niebezpieczne, typu jakieś głębokie wykopy, czy to, to oczywiście te musi być zabezpieczone. Wzory na przykład w tej chwili tych prac, które są wykonywane przez tego samego na Michałowie. Oczywiście tam mieszkańcy cały czas mogli korzystać i korzystają z przejść. Oczywiście wyłączone są niektóre ciągi piesze na w momencie, kiedy są wykonywane na przykład jakieś takie roboty, które uważamy za niebezpieczne. Tak samo tutaj chcemy robić również w identyczny sposób. Wykonawca będzie z nami uzgadniał, żeby maksymalnie zminimalizować uciążliwość dla mieszkańców. Tak chcemy to wykonywać. Natomiast proszę, zwracam uwagę, proszę państwa. H
każdy kierownik budowy, jaka by to nie była inwestycja, ponosi odpowiedzialność i zawodową, i karną w przypadku, jeżeli dojdzie do jakiegoś nieszczęścia. I na to zwracamy szczególną uwagę i te kwestie bezpieczeństwa dla nas są naprawdę najważniejsze. Dlatego liczymy się z uciążliwością, natomiast maksymalnie będziemy ograniczać ją, żebyście Państwo mogli korzystać z tego terenu. Że w tej chwili zostały powiększone, mówię, ze dwa tygodnie temu te nadliczki. Dobrze, bo ja się wyczerpuję. A powiem dlaczego, dlatego że wykonawca już część nie wykonywał już częściowo wykonywane są były te prace związane z napełnieniem, przyłączami. Ja na koniec, jedno zdanie. Szanowni Państwo, jak ktoś chce wiedzieć, jak się to będzie odbywać na obozisku, to proponuję przejechać się na lokal. To jest ten sam wykonawca. Tam obawy mieszkańców były podobne. Były sytuacje, że ja akurat wychowywałem się na Michałowie i tam ten park doskonale znam. Nawet drzewa tam sadziłem, jakby taki mały czynnie społeczny. I ciąg komunikacyjny pomiędzy wieżowcami na Piastowskiej do targowiska zawsze wiódł tym konkretnym szlakiem. Na kilka tygodni ten szlak został zamknięty. I był opór mieszkańców. No ale jeśli tam obok wykopywaliśmy duży element wodny, tam akurat jest na to możliwość, bo tam jest powiedzmy w poziomie zero, a kanał deszczówki był zakopany 4 metry pod ziemią, tego po prostu odkopaliśmy i ta deszczówka jest tam przechowywana. Teraz można korzystać, karmić kaczki czy inne jakieś zwierzęta, ale o wszystkim pilnuje kierownik. Ważna rzecz, tutaj Państwo nie macie, czyli oświetlenie ostatnio było no, powiedzmy bliskie zero albo nie było go wcale. A tu będzie nowe, nowoczesne oświetlenie LED-owe. I teraz jak będą układać te kable, montować te przyłącza, montować latarnie, to kierownik w naturalny sposób zadecyduje, że tego i tego dnia tędy przejścia nie ma. I trzeba się będzie dostosować. Za te uciążliwości w imieniu miasta przepraszam, ale jeśli chcemy, żeby było lepiej, to nawet jak się remontuje łazienkę, to też są uciążliwości. Bardzo dziękuję. Są jakieś pytania? Słuchajcie Państwo, to myślę jakieś pytania. Nie ma. Widzimy się, jak ustalimy tę lokalizację z dyrektorem Kaczmarkiem. Bardzo dziękujemy prezydentowi, panu dyrektorowi.